Teraz o zupełnie innej inwestycji. Jak i którędy ma przebiegać tunel średnicowy łączący dworce Fabryczny z Kaliskim i stacją Łódź Żabieniec, mówiła dziś na konferencji prasowej prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Kolejny do niedawna futurystyczny projekt staje się coraz bardziej realny. W poniedziałek PKP PLK ogłosiła przetarg na budowę tunelu i choć inwestycja ma być zakończona najpóźniej do 2022 roku, to już teraz nazywana jest przez łodzian małym metrem. Monika Aleksandrzak. Tunel będzie miał ponad 4 km długości. Pociągi będą jeździły w dwóch kierunkach, od dworca Łódź Fabryczna do Łodzi Kaliskiej lub stacji Łódź Żabieniec. Łodzianie nalegali, by zbudowano też stacje pośrednie. Takie będą dwie. Jedna tu na skrzyżowaniu ulic Zielonej z Zachodnią Kościuszki, druga przy Ogrodowej, niedaleko manufaktury. My będziemy musieli te przystanki skorelować teraz z komunikacją miejską. Będziemy musieli zmienić przestrzeń nad tymi przystankami, ponieważ będą to przystanki, które będą miały swoje wejścia, będą musiały być jakieś zadaszenia, także chcemy, żeby to też była fajna architektura, która pojawi się w mieście. Przystanek Centrum, czyli ten przy skrzyżowaniu Zielonej z Zachodnią Kościuszki, ma znajdować się na głębokości 30 metrów pod ziemią, czyli niżej niż dworzec Łódź Fabryczna, który perony ma na głębokości 16 metrów. Zagłębienie większe w stosunku do tego, które mamy dzisiaj na Fabrycznym, spowodowane jest tutaj oczywiście kwestią zabezpieczenia właściwego się przed ewentualnymi kolizjami z budynkami, tak, żeby nie ucierpiały nasze budynki. Tak. Stąd takie zagłębienie w pierwszym fragmencie tunelu i dopiero później już wypłycanie tam, gdzie takiego zagrożenia nie ma. Na razie nieznany jest harmonogram prac, bo nie wiadomo, kiedy zakończy się procedura przetargowa. Inwestycja będzie kosztować ponad 2 miliardy złotych. Ma zakończyć się do 2022 roku.